serdecznie. Dzisiaj w takiej scenerii już nocnej, dzieci śpią, ponieważ chcemy Wam przedstawić pozycje książkowe na Adwent. Te książeczki w większości mają być niespodzianką na 1 grudnia, na pierwszy dzień Adwentu, pierwszą niedzielę Adwentu dla dzieci. Dlatego postanowiliśmy nagrać ten filmik bez dzieci, które śpią tutaj obok. Pierwszy taki nasz numer jeden na tegoroczny Adwent to będzie właśnie ta pozycja. Wszyscy na Ciebie czekamy. Marek Kita. Będzie to nasza pozycja wyjściowa, ponieważ zastąpi nam naszą drogę do Betlejem. Na tą książeczkę składa się plakat. O, to będzie grota. I miejsce, by nakleić każdego dnia Adwentu jedną lub dwie postaci, które czekają na przyjście Pana Jezusa. Są to postaci z Nowego i ze Starego Testamentu, ponieważ w książeczce jest od Abrahama po Maryję, Józefa, Elżbietę, Zachariasza. Są króciutko omówione właśnie te osoby, które czekały na Pana Jezusa. Oto mam na Adama i Ewę. Więc każdego dnia można przerobić sobie jedną lub dwie osoby, coś się dowiedzieć i przy okazji nakleić je na plakat. I tak każdego dnia czekając na narodzinie Pana Jezusa. To jest Izajasz. Zachariasz i przyjście Pana Jezusa. Te postaci są w osobnej książeczce do wycinania, więc ja już je postanowiłam wyciąć i wsadzić do kalendarza adwentowego, takie koperty do otwierania każdego dnia. Piękne obrazki. I myślę, że samą frajdą będzie naklejanie tych figurek na plakat i czekanie, aż on się wypełni wszystkimi figurkami, wszystkimi osobami czekającymi na Zbawiciela. Do książeczki dołączona jest także płyta pieśni adwentowych. Jeszcze nie słuchaliśmy, bo to jest dzieci ciężko. Płytko, pokaż się. O, tutaj jest. Jest też płytka pieśni adwentowych, Mirabilia Muzyka. Sama jestem ciekawa tych utworów, ale jeszcze nie odsłuchaliśmy. Będziemy słuchać w Adwencie. Dobrze, kolejna pozycja. To jest pierwsze Boże Narodzenie. Ponieważ jest dużo tych książeczek, bałwanków, śniegów, reniferów, mikołajów, to nam bardzo zależy jednak, żeby dzieci czekały na Pana Jezusa, żeby pokazać im to w formie jak najbardziej ciekawej, przystępnej, by się zachwyciły tym okresem oczekiwania. I tutaj odkryłam piękne ilustracje. Jest to książeczka naprawdę, która może pokazać dziecku, jak bardzo realne były te narodziny Pana Jezusa. Jak bardzo realny to był czas, prawdziwi ludzie, a nie tylko bajka. Prawdziwe wydarzenia. Tu jest o. Narodziny Pana Jezusa. Tutaj też trzy królowie. Pięknie witający dzieciątko. Naprawdę rysy twarzy są jak zdjęcia. No i ostatnia scena też. Na Mikołaja to już w zeszłym roku mieliśmy tą książeczkę, przeczytaliśmy. Ciekawe opowiadanie o Świętym Mikołaju z Miry. To jest seria Święci Uśmiechnięci.
pokazuje, kim był prawdziwy święty Mikołaj. Ten święty, heroiczny Mikołaj, a nie jakiś w czapeczce z czerwonym kubeczku. Tylko ten prawdziwy, czym się odznaczał, co robił, jaki był, by go lepiej poznać. Do tego jest też płytka. Warto sobie, jeżeli dzieci lubią takie audiobooki, to warto też zakupić płytę. Dla najmłodszych mamy propozycję Historia o Bożym Narodzeniu. Poszukaj i znajdź. To tak najłatwiej 2-3-latki zachęcić do czytania, żeby znalazły na obrazku elementy podane obok, a przy okazji przeczytać i przemycić im całą historię, całe wydarzenie, jako to najważniejsze w tym okresie. I to też nam się sprawdziło w zeszłym roku już. Zabawa z magnesami, Boże Narodzenie, to też jest tak dla młodszych dzieci, chociaż pamiętam, że najwięcej to Aurelka w zeszłym roku układała. Czytamy historię i z magnesików odtwarzamy sobie sceny. Przesuwamy ludziki, możemy sami tutaj podkładać głos, więc dla dzieci to jest naprawdę aktywizująca książeczka. Bardzo ładne, kolorowe obrazki i naprawdę wiele razy do tego podchodziliśmy w zeszłym roku i była fantastyczna zabawa. To tyle z pozycji książkowych. I jeszcze mamy takie zadaniowe zeszyciki, żeby jak najwięcej mówić i rozmawiać o tym dzieciątku, które się narodzi. Z wydawnictwa Jedność dla Dzieci, Boże Narodzenie, Poznanie Biblię. Tutaj są też takie zadania rozwojowe. Myślę, że to i dla 3-latka, i dla 5-latka będziemy mogli razem robić. Są większe naklejki, mniejsze są zadania na cyferki, labirynty jakieś. A przy okazji poznajemy całą historię przed narodzinami Pana Jezusa i po narodzinach. O, tutaj mamy naklejki. Proszę bardzo, duże, ładne, kolorowe. Więc jest co robić, jest dużo zadań. To już dla starszych. 101 zabaw na Boże Narodzenie. Też właśnie takie rozwojowe, nie tylko żeby przy tym, że żyjemy Panem Jezusem na co dzień, robić też rzeczy takie, które są potrzebne do rozwoju dziecka, tak? Uczymy się liczyć, łączyć kształty, rozwiązywać jakieś problemy zadaniowe, matematyczne, czy też właśnie literki, cyferki. Tu jest bardzo dużo tych zadań. Ale w Wielkim Poście nam się udało biblijne na Wielki Post. To jest z tej samej serii książeczka. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawa. I ostatnia pozycja to już jest tylko taka na prace ręczne. Anioły, gwiazdki i łańcuchy. Też wydawnictwo Jedność. Jest tu bardzo dużo arkuszy. Wyjaśnione jest, jak co należy zrobić. Dużo kolorowych arkuszy, żeby skorzystać, nawet inne jakieś swoje pomysły zrobić. Tak, żeby uatrakcyjnić ten czas oczekiwania. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nasze propozycje się Wam przydadzą i że z czegoś skorzystacie. Zachęcamy.